Witam Was w kolejnym vlogu. Tym razem jedziemy nad polskie morze. Zaczynamy z Dworca Wschodniego i jedziemy. Witam Was serdecznie nad polskim morzem. Aktualnie w Kołobrzegu, a właściwie za Kołobrzegiem, ale jedziemy do Mrzeżyna i Rogowa. Czy jakoś tak? Jesteśmy już w Rogowie, pokażę Wam teraz domek, w którym mieszkamy. Tutaj jest kuchnia, na górze jest antresola z łóżkami, na dole jest sypialnia, łazienka, takie podstawowe w sumie rzeczy. Bardzo ładny domek, naprawdę jestem zachwycona. Nocleg idealny. Przebraliśmy się i poszliśmy prosto na plażę. Oczywiście wyszło słońce, więc Wiktoria ambitnie ubrała krótkie spodenki, uważając, że jest super ciepło, wcale nie było. Ale dzielnie szłam. Jako, że jesteśmy nad polskim morzem, nie mogło zabraknąć parawanu, więc się rozbiliśmy. Sami, na pustej plaży. Serio, sami byliśmy. Doszliśmy do miejsca, do którego Adaś z mamą jeździli w dzieciństwie. Moja mama dzielnie opowiadała, co gdzie stało i gdzie co było. Trochę się tam zmieniło od ich czasów, nawet bardzo dużo. Ale część rzeczy pozostała taka, jak ją pamiętali. Trochę się rozczarowali, że to takie małe, bo zapamiętali to inaczej, ale wiecie, zawsze warto wrócić do wspomnień. Wieczorem poszliśmy na spacer do Mrzeżyna. Tutaj Wam pokazuję to malutkie miasteczko, dosłownie. Idziemy w stronę portu, coś zjeść. Jesteśmy w Mrzeżynie. Idziemy teraz na plażę, bo byliśmy w porcie, ale port jest remontowany i nie można dojść tamtędy na plażę, więc idziemy teraz na plażę. Potem pójdziemy na jakieś jedzonko i na gofry. Tak, gofry najważniejsze nad polskim morzem. Po drodze był pomnik. Jest to pomnik, gdzie żołnierze ślubowali wierność polskiemu morzu. Kolejny dzień zaczynamy w Trzęsaczu. Idziemy zobaczyć ruiny kościoła, który zabiera morze. Właściwie już nie zabiera, bo są zrobione, jest zrobiona ochrona, ale zabrało morze. Tutaj widzicie, że jest to bardzo dobrze zrobione. Dzisiaj udało się pójść na gofry. Gofry były bardzo dobre. Potem pojechaliśmy do Kołobrzegu. Jesteśmy już w Kołobrzegu i jest strasznie zimno, jest od grom osób. Wchodzimy na latarnię. Tutaj pomnik zaślubin z morzem. Oczywiście poszliśmy na molo, nie mogło tego zabraknąć. Molo jest odremontowane, więc naprawdę bardzo dobrze wygląda. Teraz czas na obiad. Zjadłam gnocchi buraczane, było naprawdę bardzo dobre. Jesteśmy na plaży w Dziwiżynie.
No i czas na kolejnego koferka. Poszliśmy na zachód słońca, ponieważ tego punktu też nie mogło zabraknąć. W drodze powrotem miałam zajęcia, się uczyłam. No i oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania i do obejrzenia innych moich filmików z podróży. Trzymajcie się, no i pa!